Kacper smakuje. A dzisiaj smakuje w restauracji Ratuszowa, tuż przy ratuszu w Strzelcach Opolskich. Z tego co wiem, bo przed chwilą spoglądałem, to rolada się robi, ale jeszcze przejdziemy później na kuchnię, żeby zobaczyć, jak przygotować taką solidną kluskę śląską. No i podobno tutaj jest bez dziurki, tylko jest taka kuleczka. No ale to potem sprawdzimy, jak będziemy na kuchni, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No i jak wygląda modro kapusta, jak zrobić, żeby była naprawdę dobra. A teraz moim gościem jest inny mieszkaniec, kolejny mieszkaniec Strzelec Opolskich, no, który ma niesamowite historie dzisiaj dla nas do przekazania, bo nie spodziewałbym się, że naszym gościem będzie dzisiaj Tomasz Łopata. No i mam taką nudną definicję, którą najpierw przeczytam. Kapitan jachtowy, motorowodny, instruktor żeglarstwa, przepłynął kilkadziesiąt tysięcy mil morskich. To naprawdę taka nudna opowieść o tym, czym naprawdę się pan zajmuje. Tak, może i tak to brzmi. Niemniej robimy wyprawy w takie rejony świata, które są no, trudno dostępne i myślę, że bardzo ciekawe dla wielu żeglarzy. Gdzie między innymi? Generalną naszą destynacją to jest Antarktyda. Od 8 lat robimy wyprawy na Antarktydę. Mamy ich na koncie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. I co roku robimy jakąś ekstra wyprawę, gdzie jeszcze nie był nikt, gdzie jeszcze nie dotarł żaden jacht. Albo przynajmniej tylko trochę. Ale jest pan również rekordzistą świata. Tak, w tamtym roku zrobiliśmy wyprawę najdalej, jak tylko się da i dopłynęliśmy na Antarktydzie do Zatoki Wielorybów. No i owszem, udało się przy okazji pobić rekord świata dla wszystkich jednostek pływających. Jak wygląda to, na czym pan pływa? Tak proszę słuchaczom to zwizualizować. To bardzo prosta rzecz. Nasz jacht jest wielkości tira. Mniej więcej taka długość, mniej więcej taka... A właśnie jedzie tir, to taki? Tak, tak, dokładnie to jest właśnie coś takiego, także 40 ton, 20 parę metrów długości. No i jak napędzacie tego waszego tira na wodzie? Oczywiście głównym napędem są żagle. To jest jacht żaglowy, więc potrzeba ludzi do obsługi, trzeba ciągnąć z daliny, stawiać żagle, zrzucać żagle, no i w ten sposób się przemieszczamy. A że warunki bywają trudne, bywa zimno, no to i praca bywa czasem dość ciężka. Jeżeli chodzi o jedzenie na takim, pożywienie na takim jachcie, to jak to wygląda? No to jest dość skomplikowana sprawa, dlatego że jak wypływamy na długo, to trzeba naprawdę bardzo dobrze przygotować jadłospis, żeby było jedzenie urozmaicone, bogate oczywiście w witaminy, minerały i tak dalej. Nie mamy na jachcie lodówki, ale za to za oknem, że tak powiem, tej lodówki jest bardzo dużo. W związku z czym no staramy tak się dobrać produkty, żeby wszystko było. Naszym głównym produktem to jest słynna wołowina argentyńska, którą mamy najczęściej w ilościach wręcz nieograniczonych, ale oczywiście korzystamy z darów morza i to, co nam się uda z niego wyciągnąć, to też ląduje na naszych stołach. No to co panu się między innymi udało wyciągnąć? No byliście w Zatoce Wielorybów. No chyba wieloryba nie dalibyście radę na takiego tira na wodzie? Nie, oczywiście nie, bo na tym oczywiście wielorybów nie łowimy. Ich jest bardzo mało na świecie, ale ryby. Ryby rzeczywiście łowimy i zwłaszcza na przelotach oceanicznych łowią nam się duże tuńczyki, duże dorady. No i gdy taki kawał 20-kilowej ryby ląduje na pokładzie, to naprawdę mamy jedzenie na 2-3 dni zapewnione i to wyśmienite. Jak go przygotowujecie? Przyprawy macie jakieś? Tak, oczywiście, na wiele różnych sposobów. Możemy zrobić steki, robimy na okrągło sushi, oczywiście, ale również, żeby się długo przechowywał, to suszymy, moczymy w oliwie i później zajadamy ze świeżo zrobionym chlebem. Na pokładzie, na środku oceanu pycha. No pycha, ale z drugiej strony zimno cały czas wokół. Proszę opowiedzieć jakąś taką historię niezapomnianą z pana podróży. Jeśli chodzi o kulinarne historie, to na pewno z dużymi rybami morskimi, z którymi czasami walczymy cały dzień, żeby wyciągnąć je za burty. Ale z ciekawszych rzeczy to będąc w Chile i tam pływając po fiordach chilijskich, dostajemy czasem od rybaków kraby. To są kraby królewskie, najfajniejszy, najlepszy krab, jaki może być na świecie. Ale czasem nie jest łatwo od nich je dostać. Raz musieliśmy zagrać mecz Polska-Chile, żeby dostać te kraby. Niestety przegraliśmy ten mecz. W jakiej dyscyplinie? No w piłkę nożną. No wiadomo. Tak jest. No Chilijczycy, Argentyńczycy kochają się w futbolu. Także przegraliśmy ten mecz. W wiosce położonej najdalej na południe na świecie Polacy dostali w tyłek, jak to można by powiedzieć, ale za to byli do nas bardzo łaskawi i kraby żeśmy dostali.
To rozmawiamy cały czas o podróżach kulinarnych Tomasza Łopaty. Za chwilę powrócimy do kolejnych historii. Ja przypominam, że pod koniec tej drugiej godziny naszego programu Kacper smakuje. To po pierwsze ja posmakuję w końcu tej rolady, która nam się cały czas robi w kuchni. A druga sprawa jest taka, że pod koniec smakował będzie również Robert Makłowicz i dzisiaj smakować to będzie w nietypowy sposób, bo porozmawiamy o dietach węgierskich piłkarzy i o Euro 2016 i występie naszej polskiej reprezentacji. Także proszę pozostać z nami co najmniej do godziny 16. Kacper smakuje.